Dzień dobry. Dzisiaj kolejny profesor Naruto. Tak naprawdę może się wyjaśnię, dlaczego jest znowu, bo dość często, w sensie w styczniu był, teraz już marzec, no i znowu jest, i znowu temat Sakury. To przyznam wam od razu tutaj na starcie, że robię tego profesora dlatego, że w tym tygodniu mam po prostu tak go rozwalony, że nie zdążę zmontować jakiegokolwiek odcinka i dodatkowo coś czuję, że jutro będę chory, więc muszę nagrywać póki mogę i takiego profesorka robi się po prostu szybko. No trudno, dostanę trochę po dupie na statystykach, ale who cares, także mamy dzisiaj potężny temat, ja go sobie tak w pobieżnie obejrzałem, punkty są całkiem ciekawe w większości, jak to na CBR-ze wygląda i jeden z widzów mi pisał, że ten autor, czyli Dawid Zimmerman, który tutaj widzicie, tak, to jest w ogóle jakiś psychofan Sakury, więc zobaczymy, co dają w tym artykule, tak, także lecimy. I 10 rzeczy, których Sakura może zrobić, których Naruto i Sasuke nie mogą. Pomimo ilości krytyki, którą Sakura otrzymała w całej serii, może robić różne rzeczy, których Naruto i Sasuke nie mogą. Oto 10 z nich. Przekonajmy się, widzowie. Istnieje błędne przekonanie, że Sakura jest bezużyteczną postacią w serii Naruto. Nie jest tak błędne, ale nie powiedziałbym, że w całym Naruto, ale kontynuujmy. Na pierwszy rzut oka może się to wydawać rozsądną skargą. Sama Kunoichi lamentuje nad swoją bezsilnością w najwcześniejszych łukach w historii. No tutaj przynajmniej przyznał rację, no bo w pierwszej serii ona rzeczywiście tylko lamentowała i była dosłownie bezużyteczna w wielu, wielu przypadkach. No ale, czytajmy dalej. Jednak w miarę upływu czasu zyskuje znacznie silniejszą i niepowtarzalną tożsamość, pokonując wiele ograniczeń, które powstrzymywały ją przed wielkością. Trochę sama się powstrzymywała, nie robiąc nic. W niebo wstąpienie Sakury było tak wspaniałe, że można zrobić wiele rzeczy, z którymi ani Sasuke, ani Naruto nie mogą się równać, pomimo boskiej mocy, którą sami zdobyli. Doceniając jej zdolności, fani mogą docenić jej wyjątkowe talenty. Ma fanów, niestety widać to, ale to jest jak z każdym psychofanem, nieważne jakie postaci. Moją ulubioną postacią jest Itachi, ale fanboyów Itachiego nie lubię, bo oni po prostu uważają, że on jest najlepszy na świecie pod każdym względem. Nie jest. I nieważne jakiego fanboya weźmiecie, jakiej postaci, to fanboyostwo to jest po prostu głupota, że tak powiem. Ale przejdźmy do tego 10 przykładu. Co umie Sakura, czego Naruto i Sasuke nie potrafią? Czyli 10 punktem, albo pierwszym, zależy jak patrzeć, jest wskrzeszenie martwej ryby. Częścią treningu Sakury pod okiem Lady Tsunade było ćwiczenie jej medycznego ninjutsu na rybie, jednak jej podmiot był, o ile można było dostrzec, już martwy. Niemniej jednak Kunoichi przywróciła go całkowicie, czego dowodem jest to, że apatycznie opadała na stół. Jakkolwiek nieistotne mogłoby się to wydawać, ponieważ wciąż ożywiła tylko zwierzę, zdolność Sakury do przywracania samego życia jest po prostu fenomenalna. Chiyo zademonstrowała podobną technikę reanimacji Gary, aczkolwiek z poważnym kosztem. Naprawdę porównano tutaj reanimację Chiyo, przywracanie dosłownie życia Garze do ryby i dosłownie treningu. Ta ryba leży na jakimś specjalnym zwoju. Nie wiemy zupełnie, czy była martwa, czy nie była martwa, czy może wyglądała na martwą. Czy nie była takim specjalnym jakby zwierzęciem do treningu? To w końcu jest trening, a nie w boju ożywianie. Poza tym to jest medyczne ninjutsu. Rzeczywiście, Naruto i Sasuke nie potrafili medycznego ninjutsu. Ciekawe dlaczego, może nie taki był zamysł na tą postać. Nie w tą stronę szli, chociaż można by się kłócić, bo na przykład Naruto zhealował, można powiedzieć, oko Kakashiego i zhealował Gaja przed śmiercią, więc hej, Naruto zastopował śmierć Gaja, a tutaj wskrzeszenie ryby. Okej, w sensie, okej, ona to zrobiła i to jest uzasadnione oczywiście, ale to bez sensu, w sensie to nadal to jest
porównywanie ognia i wody, nie? Ona jest medycznym ninją, więc robi medyczne rzeczy. Naruto jest typem od Kuramy i wzmacnia się z Kuramą. Sasuke jest gościem z Sharinganem, używa Sharingana. Prosta sprawa, równie dobrze można powiedzieć, że ej, Sakura nie potrafi używać Sharingana i używać Kuramy. Wow, fajnie, naprawdę. A na miejscu 9 jest kontrola czakry. Chociaż podstawowa czakra Sakury mogła ulec poprawie wraz z postępem serii, nadal błędnie w porównaniu z Naruto lub Sasuke, szczególnie biorąc pod uwagę ich wrodzone dary, takie jak odpowiednio Kurama i Sharingan. Jednak może wykorzystać czakrę, którą posiada, znacznie skuteczniej niż jej sojusznicy, ze względu na jej delikatny trening ninja medycznego. W rezultacie byłaby prawie nie do powstrzymania, gdyby wziąć pod uwagę często niezasłużone zdolności, z którymi urodzili się jej dwaj towarzysze. I teraz tak, zależy jak spojrzeć na ten artykuł, bo to jest znowu, oczywiście, Sakura ma większą kontrolę czakry, lepszą. Nie większą. I jest to oczywiście uzasadnione jako to, że jest medycznym ninja. Tak? Dobrze. Tylko, że zobaczcie jaki jest sposób narracji w tym artykule. Ona byłaby prawie nie do powstrzymania, gdyby nie to, że te zdolności, które mieli Sasuke i Naruto, były niezasłużone i oni się urodzili, więc mieli przewagę. Tak, tylko, że to nie jest coś na zasadzie okej, mam Kuramę i mogę wszystko. Mam Sharingana, mogę wszystko. Oczywiście, jeżeli fabuła będzie tego wymagać, to tak, ale to nie tak, że oni zrobili coś jak Sakura, czyli o, spoko, nie chcę, będzie, nie będę robił nic. I teraz tak, oczywiście fabularnie mogłoby być tak, że Naruto sobie nic nie robi, a i tak wymiata wszystkich, nie? Ale widzieliśmy wielokrotnie, jak Naruto i Sasuke trenowali po to, żeby być silniejszymi, jakkolwiek. I na przykład Naruto nie używał od razu potencjału całego Kuramy, tak? On dopiero osiągnął to daleko, daleko później, bo trenował to opanowanie tego Kuramy, tak? I oczywiście, można liczyć to jako jakiś, nie wiem, plot armor czy boosty z dupy, ale no znowu, oni dostali jakieś te boosty, wszystko fajnie, ale nad nimi pracowali, więc to też nie jest coś takiego, że oni dostają boost, w tym przypadku konkretnym, bo dostawali boosty, które były trochę bez sensu i nagle okazuje się, że jestem najlepszy, nie? No nie, to tak nie działało zazwyczaj, więc oczywiście Sakurze trzeba przyznać, że ma lepszą kontrolę czakry, ale trzeba już zauważyć tą właśnie narrację tego artykułu, że okej, ona jest już znowu niesprawiedliwie potraktowana, bo nie miała czegoś od razu, tak? Fajnie, ale mogła się, nie wiem, na przykład próbować wzmacniać, nie? A nie tylko lamentować, gdzie było to na początku nawet wypunktowane. I myślę, że już dosłownie każdy wie, że pierwsza seria Sakura Useless, druga seria Sakura w ogóle jest odwrotnością, nie? Więc bardzo szybuje w górę i się wzmacnia niebotycznie. I nawet bym powiedział, że czasami to wygląda jak ona by też miała jakieś boosty z dupy, bo nagle się okazuje, że jest super uber OP, gdzie nie wydawało się, że mogłaby taka być, ale przejdźmy do kolejnego punkciku. Uwaga! 8 punkt to walcz z Kaguyą bez błogosławieństwa Hagoromo. Jedna z kultowych końcowych klatek walki drużyny 7 z Kaguyą obejmowała połączone wysiłki Naruto, Sasuke i Sakury. Z tego co jest postrzegane, wyrządzili podobne obrażenia od Suzuki, pomagając doprowadzić do jej drugiego zapieczętowania, a tym samym ocalić świat ninja. Jednak Sakura była jedyną członkinią tej trójki, która zmierzyła się z obcym bez błogosławieństwa Hagoromo, którego mędrzec udzielił tylko swoim wskrzeszonym potomkom, ponieważ wiedział, że będą ich potrzebować do zwycięstwa. Biorąc pod uwagę jej wytrwałość, pomimo braku jego wzmocnienia, zaprzecza to nadludzkim zdolnościom Sakury. I znowu, Sakura jest medycznym ninja / bardzo silnym fizycznie, nie? W zupełności się jestem w stanie zgodzić, że silniejsza jest fizycznie, w sensie jak weźmieć czystą siłę fizyczną bez żadnego Rasengana czy coś i weźmiecie porównanie, walnienie cię w ścianę, no to Sakura zrobi największe szkody. Fajnie, tylko jakby to jest znowu napisane w ten sposób, jakby Naruto i Sasuke potrzebowali tej mocy, żeby w ogóle walczyć.
a oni potrzebowali jej głównie do tego, żeby jej ją zapieczętować, tak? W sensie stwierdzenie jest dość głupie, bo nie wiem, na przykład Kakashi nie miał błogosławieństwa Hagoromo, a walczył z Kaguyo, nawet zrobił jej jakąś krzywdę. Nie wiem, czy ta ryska to jeszcze jest, nie jest krzywda przez Kakashiego, nie pamiętam, ale pamiętam, że zrobił jej Kamui Raikiri. Też znowu, nie pamiętam, czy Obito miał jakiś wkład w samą walkę, ale wiem, że tam był, ale to już nie poruszając tematu. Jakby, znowu, to nie tak, że dostali od Hagoromo boosta, o, to jest ten boost z dupy, który jest bez sensu, i tylko dzięki niemu mogli walczyć. Oni tak się opierali na swojej sile cały czas, tylko... tutaj ich moce, żeby ją zapieczętować, były potrzebne, więc głupie stwierdzenie, po prostu głupie stwierdzenie, nie będę mówił tutaj więcej, nie wiem, czy mam co mówić więcej. Okej, jakby Sakura jest silna już na tym etapie, naprawdę jest silna, dogoniła Sasuke i Naruto? No nie, w zupełności nie, ale jest silna, to trzeba przyznać, okej? No widzowie, miało być 10 argumentów, ale już widać jest przynajmniej 9, bo nawet 8, bo znowu przechodzimy do tego samego, czyli tak, Sakura jest medycznym ninja i teraz czytamy, co to jest. Skutecznie uzdrawia innych. Być może najbardziej znaną umiejętnością Sakury jest jej dar uzdrawiania innych. Przywróciła Naruto z krawędzi śmierci podczas jego walki z Madarą Uchihą i opiekowała się setkami rannych shinobi podczas czwartej wojny. I tutaj możecie mi poprawić, jeżeli się mylę, ale zdaje mi się, że Sakura podtrzymała jego życie, a nie przywróciła go. Ja już dokładnie nie pamiętam. Wojna była długa, wielokrotnie bez sensu, nudna i po prostu zanika mi większość, co tam się działo. Ale jeżeli dobrze kojarzę, to właśnie przez to, że Hagoromo dał im moc, nagle wstał Naruto i Sasuke w tym samym momencie. Chyba, że to było rzeczywiście ich... w sensie Sakury sprawka, że ona Naruto przywróciła, ale nie wydaje mi się, przecież on nie miał Kuramy, nie? A chyba właśnie dostał od Obito, I guess? Więc znowu, ja nie pamiętam tak dobrze, ale myślę, że Sakura podtrzymała jego życie, a nie uzdrowiła go. Ale dobra, czytajmy jeszcze tą drugą część. Chociaż sam Naruto mógł chronić innych przez czakrę Kuramy i zapobiec bezpośredniej śmierci Might Guy'a, żaden z nich nie zademonstrował ułamka uzdrawiającej mocy w jej palcach. To stawia ich w oszałamiającej, niekorzystnej sytuacji jako narzędzi zespołowych, nawet jeśli sami mogą być potężnymi wojownikami. Czy autor tego artykułu wie, jak działają drużyny? Mistrzyni Sakury... to, czyli Tsunade, ona zarządziła, w sumie można powiedzieć, chciała, żeby tak było, żeby zawsze w drużynach był jakiś medyczny ninja, żeby mógł pomóc innym. I każdy ma swoją rolę. Dlaczego wszyscy mieliby być supportami? Nie ma chyba żadnej drużyny, która by była... Znaczy, no może jest drużyna, która by się składała z supportów, ale nie ma drużyny, w której wszyscy trzej są healerami. Po co? W sensie po co? I znowu, może i tam Naruto zapobiegł bezpośredniej śmierci Gaja, albo może mógł chronić dosłownie milion osób na wojnie. No milion, żartuję, wiecie, w sensie żart, po prostu skrót myślowy. Pewnie tysiące jeszcze ich zostało, albo setki ludzi mógł chronić, ale co tam? Sakura umie leczyć. Nie bagatelizuję jej umiejętności w tym momencie, ale co to jest za argument w ogóle? No tak. Ona umie leczyć, a oni nie potrafią. No i znowu możemy wrócić do tego samego. Ona nie potrafi używać Kuramy albo Sharingana. Bez sensu. To jest fakt? Okej, okay, ale znowu zobaczcie narrację. Może i ktoś tam nabył Naruto. Może i miał jakieś tam zdolności healerskie, ale to nie miał. Jednak Sakura miała. No fajnie, gratulacje. I tu już nawet nie ma co się śmiać z Sakury. I mówię to ja, nie? Nawet mnie czasem już nuży śmianie się z Sakury, ale nie, dobra, bez przesady, nie aż tak. Ale zobaczcie właśnie na podejście gościa, który pisze ten artykuł. To jest naprawdę jakiś uber psychofan tej Sakury, skoro
twierdzi coś takiego i wiecie, i to jest właśnie pokazane, jakby ona górowała nad nimi. No pod niektórymi względami oczywiście, ale pod niektórymi też nie ma w ogóle podejścia, żadnych szans. I to nie znaczy, że jak ona stanęłaby z Sasukiem albo Naruto 1 versus 1, to miałaby jakiekolwiek szanse w walce na pełną moc. Nie miałaby zupełnie przecież. Miejsce szóste to rozstrzyganie rywalizacji. Naruto i Sasuke nie byli jedynymi ninja skaczącymi sobie do gardeł. Sakura miała własną rywalizację z Ino, która zaostrzyła się po tym, jak została umieszczona w tej samej drużynie z ich wspólnym zainteresowaniem łobuzem Uchiha. Łobuzie, ty chłopie, to weź się dooponuj. Jednak nawet po tym, jak wydawało się, że Sakura zdobędzie jego sympatię, żadna z dziewczyn nie miała do siebie żadnej urazy. Był to konflikt rozstrzygnięty znacznie bardziej wdzięcznie niż jej rówieśnicy, który był kilkuset epizodycznymi meczami urazy, których kulminacją była oszalała proklamacja Sasuke, by zniewolić całą planetę. Usprawiedliwiacie Sakurę w momencie, w którym ona praktycznie nie miała tutaj żadnego działania, mam wrażenie, żadnego wpływu na tą rywalizację. Bo teraz tak, co się działo w pierwszej serii, jak Ino i Sakura chciały rywalizować o Sasuke? Robiły to. Co się stało, jak Sasek odszedł z wioski? Ino w sumie pogodziła się z tym, trochę olała go, w sensie w pewnym momencie, i tam zaczęła się budować jakaś relacja z Saiem, a Sakura stała w miejscu w tym wypadku, tak? Dosłownie cały czas podążała za tym Sasukiem, nie? Więc co to za argument, skoro Sakura nie miała tutaj niczego? W sensie one sobie wszystko wyjaśniły, ponieważ Ino się związała z kimś innym niż Sasukiem, a to było coś, myślę, że w dwóch przypadkach, co można by nazwać bardziej zauroczeniem, bo jakiś bad boy jest i teraz lecimy wszystkie do niego, nie tylko one, ale było pokazane, że wiecie, Sasuke bad boy i dziewczynki wszystkie lecą. Tylko że Sakura stała w miejscu w tym przypadku i leciała ciągle o tym z tym samym gościem, nie? I to w ogóle już jest chore, ale nie powiedziałbym, że czegoś takiego nie mają też Naruto i Sasuke. Hej, nawet jeżeli nie powiemy, że Sasuke i Naruto udało się to jakoś perfekcyjnie, to teraz nie wiem, jak to wygląda do końca w Boruto, ale domyślam się, że są ziomkami, więc wszystko jest git. Ale jeszcze zauważmy, że to nie są jedyne ich relacje rywalizacyjne, nie? Nie wiem, Naruto miał kosę z Nejim, są ziomkami. Naruto miał kosę z Kibą w sumie trochę też, są ziomkami. No z kim Naruto kosy nie miał w zasadzie? Z Lee też, wiecie, oni chcieli razem walczyć i tak dalej, znowu są ziomkami. A rozstrzyganie rywalizacji, w której Sakura dosłownie nie miała na to w ogóle nie miała wpływu, bo Ino poszła dalej swoją drogą, olała tego Sasuke, więc Sakura miała no jakby wygraną, można powiedzieć, w tej rywalizacji i na tym się skończyło. Nie ma żadnego żalu, bo do czego mieć, skoro ona ułożyła sobie życie z innym gościem. I głupie. Po prostu to już nawet nie chodzi o to, że jaką to ma narrację, ale to jest po prostu głupi argument, bo nieprawdziwy moim zdaniem. O, siema, punkt piąty. Pamiętacie, jak autor coś tam mówił o plot holach i plot armorach? Co tam? Zobaczmy kolejny argument. Wyrwij się z jutsu transferu umysłu, używając tylko siły woli. Wow. Podczas jej walki z Ino na egzaminie na Chunin, Sakura została uderzona przez jutsu transferu umysłu jej rywalki. Po nawiązaniu połączenia wielu, w tym doświadczony Jonin w obecności, przypuszczało, że mecz już się skończył. Jednak Sakura była w stanie złamać zaklęcie, używając swojej czystej determinacji, by wygrać. Big Brain. To demonstruje hard ducha, w przeciwieństwie do niczego, co Sasuke lub Naruto kiedykolwiek pokazali, ponieważ potrzebują odpowiednio Sharingana lub Karamę, aby kierować zdradzieckimi atakami przeciwników. Chociaż mogła ostatecznie zremisować podczas swojego meczu na egzaminie na Chunina, Sakura udowodniła, że jest w stanie zrobić to w sposób, jaki było zdolnych kilku innych shinobi.
Wow, nie dość, że to był plot armor, gdzie w zasadzie, jeżeli na to spojrzycie bardzo tak fabularnie, to ona ktoś musiał tutaj przegrać, w sensie musiały przegrać, bo co się wydarzyło na egzaminie na Chunina? Byłoby nierówno. I po prostu. W sensie i tak było nierówno, bo Dosu tam przeszedł i było o jednego członka za dużo, więc Shikamaru miał walczyć z dwoma osobami, nie? To było słabe. Co by się stało, jakby która z nich wygrała? No by było porówno, ale z drugiej strony nie mogliby zabić Dosu, więc ktoś, znaczy obie musiały tutaj przegrać, albo ktoś inny musiał zremisować i dwie osoby przegrać, żeby to mogło pójść dalej. Ale właśnie Inner Sakura wygrywają za tą walkę, to był czysty plot armor. I ktoś tam może powiedział, o, miała silną wolę i tak dalej. Nawet ktoś ostatnio przytoczył mi w komentarzach, że w Boruto wyjaśniono to jakkolwiek, bo jejcie, już teraz wam nie powiem, bo raz, że nie oglądam Boruto, a dwa, że nie pamiętam dokładnie tego komentarza, ale tam było, że w Boruto już trochę bardziej wytłumaczyli właśnie to jutsu transformacji, transferu. Zapomniałem, jak się nazywa po japońsku, sorry. I to miałoby więcej sensu, ale zrobili to dosłownie prawie dwie dekady później, więc gratulacje. I dla mnie osobiście jest to plot armor, nic więcej, nie powinna wygrać, nikt inny nie ma czegoś takiego, a ona ma, to jest ta moc, którą mają inni, a inni nie mają, więc po prostu dostałaś, tak jak inni mają Kuramę, ty miałaś Inner Sakurę, Sakuro. I znowu, to demonstruje super siłę Sakury, a Naruto ma Sasuke, Naruto, no w sumie też ma Sasuke, ale Naruto ma Kurame, Sasuke ma Sharingana, jak oni mogą tak być zboostowani, pomimo tego, że pokazujecie dosłownie boosta Sakury w tym samym podpunkcie, gratulacje. I już nie można uznać, że Sharingan Sasuke to jest po prostu jego moc, gdzie inni też mają Sharingany. Już nie można uznać, że Naruto jest Jinchuriki, bo Jinchuriki też występują w innym, po prostu w całym świecie, tak? Byli Jinchuriki. Inner Sakura ma tylko Sakura, no nawet nie Inner Sakura, po prostu Inner wersji siebie ma tylko Sakura, jeżeli się nie mylę. Chyba, że ktoś był jeszcze raz, ale to był chyba tylko Gaga albo po prostu było to w fillerach, już nie pamiętam. W każdym razie głupi argument, po prostu, bo ona nie powinna wygrać tej walki, w sensie zremisować, ona powinna przegrać w momencie, w którym Ino ją złapała w technikę. Takie jest moje zdanie, nie musicie się z nim zgadzać oczywiście, nie? Ale uwaga, czas na trochę większe głupotki, czyli wykryj białego Zetsu. Biali Zetsu byli fantastycznymi infiltratorami, ponieważ potrafili kopiować obecność i maniery każdego, kogo wybrali. Sprawił, że ich szpiegostwo było szczególnie zabójcze, ponieważ rzuciło wyzwanie i tak już wątłemu sojuszowi pięciu narodów. Chociaż ani Sasuke, ani Naruto nie mieli żadnych zdolności do wykrycia i wybicia ich, Sakura mogła ich przechytrzyć, ratując w ten sposób pacjentów pod jej opieką. Był to przykład inteligencji poza polem bitwy, rzadko spotykanym w anime. Gratulacje! Fajnie, że Naruto wcale nie miał mocy wykrywania złych intencji wraz po tym, jak opanował Kuramę, co zaprezentował niejednokrotnie, po prostu będąc głównym powodem, dlaczego nie udała się zasadzka białych Zetsu i on swoim klonem bodajże tam wpadł i wymiótł całą resztę, bo wiedział, kto jest kopią, klonem, czy cokolwiek. I wcale to nie było tak, że Naruto tutaj zrobił główną robotę, nie żadna Sakura. I tutaj jeszcze jest, to jest wysoka inteligencja tej Sakury. To jest powód, dlaczego ona potrafiła takie rzeczy robić, a inni niekoniecznie. I to jest rzadko spotykane w anime. No, powiem wam tak, rzadko spotykane w anime jest, jak Sakura pokazuje jakąkolwiek inteligencję, bo, nie wiem, oglądając, rewatchując Naruto pierwsze, okazuje się, że było mówione, a jaka jestem ja super inteligentna, i czasem to pokazuje, czasem wie dużo, a czasami nie wie podstawowych rzeczy, więc
hej, no tam było dużo dziur w logice Kishimoto tworząc Sakurę i jedną z nich było na pewno to. Nie, to po prostu jest znowu kolejny głupi powód. Nie jest to prawda, Naruto to potrafił. Sasuke chyba nie, ale po co mu to było? Jakby chciał, to by rozwalał każdego, nieważne czy to jest Zetsu czy nie i tyle. Trzeci podpunkt, kontroluj jej emocje. Z drużyny siódmej Sakura ma najbardziej emocjonalną powściągliwość. Niekoniecznie. Naruto może wpaść w długą tyradę o tym, jak jego wrogowie mogą zostać odkupieni z różnym skutkiem, prawie zawsze z takim samym, lub jak Sasuke może ślepo zniszczyć wszystko, co uważa, że go skrzywdziło, Sakura może myśleć racjonalnie, gdy dąży do swoich celów. Tak, na pewno. Jedynym wyjątkiem od tego zjawiska są sprawy dotyczące Sasuke, czyli większość jej życia, gratulacje, była gotowa znosić wszelkie nadużycia, by się do niego zalecać, bez względu na to, czy znosiła nieufność swoich sojuszników, czy prawie została zabita przez krnąbrnego Uchiha bezpośrednio. No, powiedzmy tak, oczywiście jedynym wyjątkiem były sprawy dotyczące Sasuke, już mi gardło wysiada, mówię, jutro prawdopodobnie będę chory, sorry. Więc mówimy tutaj o większości jej życia. Sakura to jest po prostu, jak ten autor jest fanboyem Sakury, tak Sakura jest fanboyem Sasuke i robi wszystko dla niego. I postać wręcz się opiera na tym, żeby simpować do Sasuke, nie? W większości wypadków praktycznie, nie? Więc hej, jedynym wyjątkiem, jak uważacie tutaj, jest dosłownie cała jej postać. I teraz kontrolowanie emocji przez Sakurę, na zrzucanie na barkach wszystko dla Naruto i płakanie za każdym walonym razem, gdzie oglądasz 60 odcinków Naruto pierwszego i prawie, no nie wiem, nie prawie, i w wielu odcinkach, gdzie pojawia się Sakura, to ona płacze. Ale kontrolujesz emocje i to nie jest tylko w Naruto pierwszym, bo w drugim też jest. Oczywiście Sai ją ciśnie właśnie na tej wojnie i nagle co ona robi? Ryk. No cóż, nie powiedziałbym, że super kontroluje swoje emocje. Już pomijając fakt, że były one po prostu głupie, bo simpowałaś do gościa przez wiele lat, który nie chciał z tobą mieć nic wspólnego. A ty dalej biegłeś bardzo irracjonalnie, więc nie powiedziałbym, że to jest bardzo inteligentne zagranie i jakoś przemyślane, tylko właśnie emocjonalne. Nie było tak kontroli, to było chore po prostu. Tak naprawdę już mówię, że to jest chore. Jakby zdarza się prawdopodobnie w większości osób, nie mówię, że nie, ale to nie jest kontrola emocji, tylko właśnie niekontrolowanie tych emocji, mam wrażenie. I drugim punkcikiem, czyli już dziewiątym w zasadzie, jest tworzenie ratującej życie antytoksyny. Kiedy Sasori i jego nikczemne marionetki otruli Kankuro, członek Akatsuki był pewien, że jego wróg nie przeżyje. W końcu antidotum nawet nie zostało jeszcze wynalezione, a Yad zabije swój cel zaledwie kilka dni. Sakura nie tylko była w stanie dotrzeć na czas do łóżka swojego sojusznika, ale także wymyśliła doskonałe lekarstwo, dzięki któremu odzyskał zdrowie. Umieszczeni w tej samej sytuacji Naruto i Sasuke byliby bezsilni, ponieważ byli zmuszeni patrzeć, jak mężczyzna stopniowo zamienia się w wysuszoną łuskę. Czyli po raz już czwarty mamy dosłownie to samo, czyli tak, Sakura jest medycznym ninją. Zajmuje się wszelką rozumianą medycyną, leczeniem, podtrzymywaniem życia oraz także pozbywania się toksyn z ciała. Tworzenia antidotum to jest dosłownie jej specjalizacja, tego słowa szukałem, więc tak, oni tego nie potrafią, bo nie muszą tego potrafić. Po to jest im Sakura, żeby była użyteczna, żeby wiedziała takie rzeczy i fajnie jakby to potrafili, ale tak się nie dzieje. Czy to w życiu realnym, czy w życiu Naruto, po co mieliby się tego uczyć, skoro są od dosłownie innych rzeczy? Nie tak się dzieli drużynę, żeby wszyscy potrafili dosłownie to samo, bo to bez sensu.
Po prostu. Lepiej, żeby jeden szedł w damage, drugi szedł w damage, a ona będzie healować. I wszystko jest w porządku. Ale nie, bo oni tego nie potrafią. I znowu, to jest oczywiście trafny argument. Oczywiście, że Sakura potrafi pod tym względem więcej rzeczy. Ale gdyby nie fakt, jak został napisany ten, ten artykuł, to nawet by nie było się za bardzo do czego czepiać. Tylko znowu, to widać, że tak, że chcą na siłę pokazać, jaka ta Sakura jest zajebista, tak? Nie mówię, że nie jest pod niektórymi względami, no na pewno potrafi jakieś tam rzeczy. I szczególnie w Shippudenie, bo w pierwszej serii niekoniecznie. I nawet rozumiem ludzi, którzy mówią, przestańcie już tą Sakurę hejtować, to jest nudne, ale ja kocham, lubię hejtować Sakurę i lubię cringe. Ja żyję jeszcze w 2005, chociaż jest 2007, więc wiecie, o co chodzi, widzowie. Będę to robił i tym bardziej się pokazują się ku temu artykuły idealne do tego, gdzie ludzie już odbiegają kompletnie w drugą stronę. To jest taka, nie wiem, tak znowu jest to tak spolaryzowane, że albo jej super nienawidzisz, albo ją super kochasz i nawet to można zauważyć w moich komentarzach. Ja sobie z niej bardzo często śmieszkuję. Jak jest tylko okazja, to robię, ale znowu, trzeba odróżnić jedną rzecz od drugą. Ja sobie z niej śmieszkuję, ale mówiąc o Sakura jest wyrzuteczna, zawsze mam na myśli tą Sakurę z pierwszej serii, ale nie chcę za każdym razem tego zaznaczać. A Sakura z Shippudena oczywiście jest lepsza. I tępi są ludzie, którzy zawsze mówią, że Sakura jest haha, bezużyteczna zawsze. I tępi są ludzie, którzy mówią, że haha, Sakura jest zajebista zawsze. Po prostu. Nie jest tak. W żadnym wypadku. I mówię tu o każdej postaci w Naruto i każdej osobie w życiu realnym. Oj widzowie, chyba będzie ostro. Ostatni punkt to porozmawiaj z jej rodzicami. Sakura ma stosunkowo silne relacje z rodzicami, mimo że rzadko widuje się ją w serialu. Jej stabilne wychowanie pomaga zrównoważyć ją jako jednostkę i sprawia, że jest stosunkowo normalna w zestawieniu z jej przyjaciółmi z drużyny siódmej. I odwrotnie, rodzice Sasuke zostali wyrżnięci na jego oczach, a rodzina Naruto została stracona przez machinację Obito wkrótce po jego narodzinach. Obaj młodzi mężczyźni zostali drastycznie ukształtowani, na lepsze lub gorsze, przez zmienne okoliczności swojego dzieciństwa. Relacja Sakury z jej rodzicami może nie być wyjątkowa, ale mimo to jest to wyczyn, którego żaden z jej kolegów z drużyny nie może się równać. Okej, mam świadomość, że mówimy tu o chińskiej bajce, ale naprawdę ktoś postanowił przedstawić tutaj argument, że ona jest lepsza i ona może więcej rzeczy, na przykład porozmawiać z rodzicami, bo tamci zostali zabici. Czy tylko ja rozumiem to jako wielki absurd z samego napisania tego? W sensie, porównajcie sobie to już, no, głupie, dziwne to jest, porównywanie do realnego życia, ale porównajcie sobie osoby, macie trzy osoby, z której jedna ma rodziców od zawsze, druga miała rodziców, ale dosłownie widziała ich śmierć i trzecia nigdy nie miała rodziców, w sensie miała rodziców oczywiście, ale nigdy ich nie widziała, nigdy ich nie spotkała tam do któregoś momentu, oczywiście Naruto można takie rzeczy robić, ale uznawanie, że Sakura z tych trzech jest normalna i to jest super i ona może sobie z nimi porozmawiać, to jest bardzo empatyczne, bardzo, naprawdę. Pomijając tak naprawdę to, że pomimo tego, że wiecie, wszyscy w Naruto, większość Naruto ma smutne backstory, to bardzo rzadko to dzieciństwo ma jakieś, bardzo rzadko rodzice mają jakiś wpływ w tym Naruto, mam wrażenie, na to, jak wygląda ich dziecko. W sensie, okej, to są klony rodziców, tak? Ale rzadko jest pokazane, ej, no bo ty z nimi rozmawiałaś, to ty coś się tam działo, tylko zawsze to jest tak, okej, mamy to w pamięci, ale nawet Naruto jest bardzo podobny i do matki, i do ojca, pomimo tego, że ich nigdy nie widział. Sasuke jest podobny do wszystkich Uchichów, jest rąbnięty po prostu, ale to, czy to przez to, że widział śmierć swoich rodziców? Na pewno częściowo, można tak zakładać. Czy to samo by się nie stało, czy nie świrnąłby, gdyby
nie wydarzyła się rzeź klanu? Nie wiemy, bo Uchiha są po prostu nienawistni. I to jest naprawdę taki znowu cios poniżej pasa. To jest moment, w którym zaczyna się nienawidzić po prostu Sakury, gdzie ona mówi wprost: aha, tam Naruto nie ma rodziców, to co on może tam wiedzieć? I to jest moment, od którego właśnie się zaczyna wszystko z tą Sakurą, gdzie zaczyna się lubić albo niekoniecznie. I oni to przytaczają jakby, żeby pokazać, to jest pozytywne. No nie, zupełnie nie. Fajnie, że masz rodziców, super, ale co to za argument, że inni nie mają, więc ty jesteś normalniejsza z tego powodu, masz lepiej i porównywać się do tych dwóch postaci. Ja wiem, znowu zaznaczam, to jest bajka, okej? Okay? Ja to rozumiem, ale ten argument jest bez sensu. Jednak to pisał człowiek i co mu wpadło do głowy, żeby coś takiego napisać? Nie mam bladego pojęcia. No i podsumowując, jak sobie tak scrolluję, to teraz tak. Raz. Uwaga. Dwa. Trzy. Cztery. 4 z 10 argumentów jest napisany typ, że jest ona medycznym ninjutsu, a oni, znaczy medycznym ninja, a oni nie są. Z czego znowu, jeden to plot hole, jak widać, drugie to nieprawda, w sumie dwa, bo to też jest nieprawdą, nawet to jest nieprawdą, więc mamy 3 rzeczy, które są nieprawdą, jedną w ogóle ciosem poniżej pasa, więc tak, podsumowując, ile argumentów jest trafnych, jakby sensownych, to tak, to nie jest, zupełnie nie. To jest medyczne ninjutsu, więc zaliczamy jako jest, tak, okej, okay, ona potrafi. To nie jest prawdą. To nie jest prawdą. To jest plot holem. Ale nawet, załóżmy, że nie jest. Ktoś tak nie używa. Nie plot holem, tylko plot armorem. Przepraszam. Prawda, ok? To nie jest prawdą. Nie miała tutaj żadnego wpływu, więc to nawet nie powinno się jej przypisywać w żadnym wypadku. To oczywiście jest prawdą, ale to jest to samo, co było przedtem, więc co tu mamy liczyć? To też nie jest prawdą. Okej, okay, walczyła z nią, jakkolwiek. Walnęła ją chyba raz. Ale ta dwójka nie potrzebowała mocy, prawda? Żeby z nią walczyć, tylko żeby ją zapieczętować. Okej, okay, to był bus nieuzasadniony, ale to jest po prostu źle napisane, więc jest nieprawdą. Kontrola czakry, medyczny ninja. Wskrzeszenie martwej ryby, medyczny ninja. Więc panie i panowie, CBR znowu to zrobił. Znowu mam wrażenie, że oni robią wszystko tylko po to, żeby się o nich mówiło, nieważne co się pisze. Jest to napisane bez sensu w większości wypadków i wiedzą, że my wiemy, że Sakury się nie lubi, tak? To teraz zrobimy taki artykuł, żeby się kliknął jak najbardziej. I myślę, że ma to sens, w sensie w dzisiejszych czasach tak robione są artykuły. Mają albo clickbaitowe tytuły, tak żeby były tak ogólne, żebyś kliknął, bo może coś dotyczyć ciebie. Dwa, hej, jak gotować jajka? Ile trzeba czekać? Zacznijmy od tego, czym są jajka. Jajka to pochodzą od kury. Kura musi je znieść. I nagle macie artykuł, gdzie na końcu albo w środku będziecie 8 minut, debilu, 8 minut, żeby były twardo. I tak są pisane artykuły. Albo są jeszcze właśnie takie artykuły, gdzie musisz pytać bez sensu rzeczy, bo ludzie klikną, będą spinać się w komentarzach, będą o tym mówić, bo to jest bez sensu, ale robicie wyniki i prawdopodobnie też hajs, więc widzowie, przynajmniej ja też robię na nich hajs, a wy nie musicie klikać. Cóż, do widzenia mi się z wami. Mam nadzieję, że jakoś bardzo szybko nie będzie już tego profesora. Mi też się tego nie, mówię, nie chciało tak szybko robić, ale musiałem. Pa, pa. Całuski.